Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za rok 2021. Podpunkt A. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 wraz z uzasadnieniem przedstawi pan Robert Cesarz, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kole, działając na podstawie artykułu 18 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, po zaopiniowaniu wykonania budżetu miasta za 2021 rok wnosi o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła za 2021 rok. Uzasadnienie do wniosku stanowi pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła w sprawie wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok, zamieszczona w uchwale nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu miasta Koła za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła za 2021 rok. Uchwała nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu miasta Koła za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła za 2021 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Koła, działając na podstawie artykułu 18 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Komisja Rewizyjna Koła pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Koła za 2021 rok i wnosi do Rady Miejskiej Koła udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła za 2021 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały z Komisji Rewizyjnej z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu miasta Koła za 2021 rok i wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła za ten sam rok. Komisja Rewizyjna w składzie przewodnicząca Andrzej Cesarz, zastępca Robert Cesarz, członek Sebastian Kuty, członek Marek Kaftan. Komisja Rewizyjna, działając na podstawie wcześniej wymienionych przeze mnie artykułów i ustaw, wykonała czynności zmierzające do wypracowania opinii na temat wykonania budżetu gminy miejskiej Koło za 2021 rok, na podstawie której przygotowała wniosek do Rady Miejskiej Koła w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Koła. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zapoznała się i przeprowadziła analizę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 kwietnia 2022 roku o tym sprawozdaniu oraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej Koło za 2021 rok. Na posiedzeniach w dniu 19 maja i 1 czerwca 2022 roku przeprowadzona została analiza i omówione zostały otrzymane przez Komisję Rewizyjną dokumenty w obecności skarbnika miasta pani Marioli Makowskiej, która uczestniczyła w spotkaniu komisji 19 maja, a także w dniu 1 czerwca w ramach komisji uczestniczyła również pani Dorota Wilk, pani Danuta Klimczak, pani Hanna Zywert i pani Bogumiła Gaj. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu opierała się na założeniu licznych pytań związanych z realizacją budżetu, kontroli dokumentów źródłowych oraz na analizie procentowego wykonania dochodów i wydatków budżetu. W tym miejscu nastąpiło również porównanie zgodności budżetu wykonanego z budżetem uchwalonym przez organ stanowiący. Analiza przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności. W ciągu roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków. Wydanych zostało 18 zarządzeń burmistrza miasta Koła i podjęto przez Radę Miejską Koła 10 uchwał zmieniających uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok. W ocenie komisji
Burmistrz miasta nie przekroczył swoich uprawnień do wykonywania zmian w budżecie, do dokonywania zmian w budżecie, a sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone w szczególności odpowiadającej uchwale budżetowej. Przychody zaplanowane w wysokości 13 303 761 złotych 16 groszy gmina wykonała w 126% 76 setnych, to jest w kwocie 16 864 450 złotych 63 groszy. Kwota zrealizowanych przychodów wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 9 milionów, przyjęcia wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 177 866 złotych 47 groszy, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 111 319 złotych i 30 groszy oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 575 264 złotych 86 groszy. Komisja skontrolowała zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku, które wynosiło 14 962 656 złotych i 14 groszy, to jest 12,14% zrealizowanych dochodów i dotyczyło kredytów w wysokości 14 958 777 zł, w tym w Banku Spółdzielczym w Strzałkowie oddział koło 5 958 777 zł, a także w Banku Spółdzielczym w Poddębicach na kwotę 9 milionów zł. Umów nienazwanych o terminie dłuższym niż rok związanych z finansowaniem usług, czyli leasingu w kwocie 3879 złotych i 14 groszy. Rozchody w roku 2021 wykonano w kwocie 2 454 000, to jest 100% planu. Wraz z poniesionymi odsetkami od kredytów stanowiło to wartość 2 573 440 złotych i 8 groszy. To jest 2,09% wykonanych dochodów budżetu i jest niższa od maksymalnego dopuszczalnego limitu spłat zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Komisja zweryfikowała także terminowość spłat zaciągniętych kredytów. Jeżeli komisja stwierdziła, że płatności rat kredytów odbywały się w terminach ich spłat i w odpowiedniej wysokości. Jeżeli chodzi o wykonanie planowanych dochodów z budżetu za 2021 rok, to uchwałą nr 23/337 z 2021 roku Rady Miejskiej w kole z dnia 27 stycznia tegoż roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2021 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 107 448 391 złotych i 52 grosze. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 120 45 911 złotych i 71 groszy. Nastąpił tutaj wzrost o 11,72% naturalnie w stosunku do pierwotnego planu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem 123 237 563 zł i 61 groszy. To jest 102,66%. Komisja sprawdziła, jak w roku 2021 kształtował się podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalono należności w wysokości 3 366 335 złotych i 59 groszy.
przyjęto do planu wartość 2 900 000 zł. Plan dochodów ustalono w oparciu o podstawę wymiaru i wysokość obowiązujących stawek w roku 2021. Należności przypadające na rok 2021 powiększone są o kwotę zaległości z lat ubiegłych i wzrost przypisu, który zaistniał w trakcie roku. Dochody wykonano w wysokości 3 071 428 zł i 72 grosze. Natomiast należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia stanowiły wartość 294 266 zł i 66 groszy. W tym celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 1046 upomnień i 248 tytułów wykonawczych. Organ wykonawczy wydał w roku 2021 dwie decyzje o rozłożeniu na raty zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 3315 zł i 24 groszy wraz z odsetkami od zaległości podatkowych w kwocie 244 zł. Podatek od nieruchomości, jeśli chodzi o osoby prawne, zostały ustalone należności w wysokości 14 545 101,48 zł. Przyjęto do planu wartość 13 milionów. Plan dochodów ustalono w oparciu o podstawę wymiaru i wysokość obowiązujących stawek w roku 2021, a także podjętą w tej kwestii uchwałę z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Należności przypadające na rok 2021 powiększone są o kwotę zaległości z lat ubiegłych i wzrost przypisu, który zaistniał w trakcie roku. Dochody wykonano w wysokości 13 721 306 zł 75 groszy. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia stanowiły wartość 823 794 zł i 73 groszy. Udzielono również zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy miejskiej Koło. Zwolnienia udzielono jednemu podmiotowi w kwocie 61 027 zł na okres 4 lat w związku z utworzeniem 20 nowych miejsc pracy. Komisja sprawdziła również kształtowanie się opłaty od posiadania psa. A w roku 2021 obowiązywała stawka roczna w wysokości 42 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną w oparciu o uchwałę 31/305/2020 Rady Miejskiej w Koła z dnia 25 listopada 2020 roku. A na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalono należności w wysokości 44 259,43 zł. Przyjęto do planu wartość 30 000 zł. Dochody wykonano w wysokości 28 216,50 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia stanowiły wartość 16 053,43 zł. W tym celu wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono 12 upomnień, 21 tytułów wykonawczych. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota 464 zł. W planie wydatków, w 2021 roku zostały zrealizowane inwestycje na łączną kwotę 16 261 143,38 zł. Wśród inwestycji drogowych znalazła się budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy Stafa. Poniesione wydatki w kwocie 921 398,50 zł. Przedsięwzięcie to dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa drogi ulicy Wisławy Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w kwocie 259 297,83 zł. Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową
kanalizacji deszczowej w kwocie 499 293 zł i 58 groszy. Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w kwocie 566 565 złotych 39 groszy. Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej w kwocie 792 955 złotych i 92 groszy. Budowa ulicy Krętej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dokumentacja projektowa w kwocie 27 060 zł. Budowa ulicy Krokusowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dokumentacja projektowa w kwocie 46 309 zł. Budowa ulicy Asnyka, dokumentacja projektowa w kwocie 13 530 zł. Budowa ulicy Energetycznej, dokumentacja projektowa w kwocie 80 tysięcy złotych. Budowa ulicy Różanej w Kole, dokumentacja projektowa w kwocie 50 tysięcy złotych. Budowa ulicy Jaśminowej, dokumentacja projektowa w kwocie 24 354 zł. Budowa ulicy Struga, dokumentacja projektowa w kwocie 13 530 zł. W ramach dotacji budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205 w kwocie 368 759 zł i 30 groszy. Przebudowa ulicy PCK w Kole w kwocie 469 774 złotych i 95 groszy. Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza Toruńska 3 Maja w Kole w kwocie 8750 zł. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole w kwocie 5395 zł. Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa Blizna Piaski w Kole w kwocie 17 653 zł 50 groszy, a także przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole na kwotę 4950 groszy. W każdych z tych ofertach uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty opierało się na właściwym sprawdzeniu pełnej dokumentacji i przyjęciu odpowiednich kryteriów do tego wymaganych, a więc kryterium ceny, kryterium gwarancji, doświadczenia osoby wyznaczającej do kierowania robotami budowlanymi i inne. Wszędzie tam, gdzie podjęto te decyzje, wyłoniono najkorzystniejsze oferty. Ustalono także, że wszystkie płatności na rzecz kontrahentów zostały zrealizowane w terminie. Szczegółowej kontroli poddano realizację zadania pod nazwą przebudowa skrzydła budynku szkoły podstawowej nr 5 w Kole na przedszkole. Po przeanalizowaniu otrzymanych od gminy dokumentów komisja rewizyjna ustaliła, że ogłoszeniem nr 2021 przekazanym w dniu 16 lutego 2021 roku do Biuletynu Zamówień Publicznych wszczęto w oparciu o wniosek Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w oparciu o artykuł 275 punkt 2 nowej ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa skrzydła budynku szkoły podstawowej nr 5 w Kole na przedszkole. Przygotowano kosztorys inwestorski na kwotę 1 041 470 zł i 71 groszy. Zachowano wszystkie terminy dotyczące składania ofert. W wyniku badania ofert pod względem zgodności zawartości ich treści z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia stwierdzono, że cztery z sześciu złożonych ofert podlegają odrzuceniu. Natomiast w dwóch dokonano poprawek rachunkowych wynikających z błędnych obliczeń rachunkowych,
których poprawienie było możliwe z punktu widzenia przepisów ustawy i poinformowano o tych poprawkach wykonawców. W wyniku dokonanych poprawek w ofercie nr 5 przedsiębiorstwa KJS Krzysztof Szurgot zmianie uległa cena oferty. Całkowita cena brutto w ofercie 1 137 259 zł i 5 groszy. Całkowita cena brutto po dokonaniu poprawek 1 137 276 zł 31 groszy. W wyniku dokonanych poprawek w ofercie nr 6 firmy PPHU Miszbud Jarosław Miszczak zmianie uległa cena oferty. Całkowita cena brutto w ofercie 1 212 319 zł 61 groszy. Całkowita cena brutto po wykonaniu poprawek 1 220 813 zł i 78 groszy. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, to jest oferta wykonawcy przedsiębiorstwa KJS Krzysztof Szurgot, ulica Konarskiego, spełnia wszystkie warunki wymagane przez zamawiającego określone i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 12 ust. 1 punkt 1 SWZ. Szczegółowe uzasadnienie wyboru oferty dokonano ze względu na kryterium. Po pierwsze kryterium ceny, po drugie gwarancji, po trzecie kryterium doświadczenia osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi. Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot zamawiający wybrał do wykonania zadania pod nazwą przebudowa skrzydła budynku szkoły podstawowej nr 5 w Kole i w dniu 30 marca 2021 roku zawarł umowę. W roku 2021 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 293 342 zł i 69 groszy. Ustalono także, że wszystkie płatności na rzecz kontrahentów zrealizowane zostały w terminie w ramach poniesionych wydatków. Komisja sprawdziła wyrywkowo terminowość wypłacanych wynagrodzeń, odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, pracownicze plany kapitałowe oraz zaliczek na podatek dochodowy i ustaliła, że naliczone składki na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna i składki na fundusz pracy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2021 roku przekazane zostały do ZUS w dniu 29 stycznia. Termin zapłaty mijał 5 lutego. Potrącona zaliczka na podatek dochodowy od wspomnianych wynagrodzeń przekazana została do Urzędu Skarbowego również dnia 29 stycznia. Termin zapłaty mijał 20 lutego. Wynagrodzenia dla pracowników urzędu wypłacono 27 stycznia, to jest zgodnie z obowiązującym regulaminem. Komisja poddała szczegółowej analizie wykonanie planu wydatków na kwotę 2889,74 zł 74 groszy w rozdziale 02001 paragraf 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Ustalono, że odszkodowanie wypłacone zostało na podstawie zawiadomienia z dnia 6 września 2021 roku z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu o naliczeniu opłat za przedwczesny wyrąb drzewostanu na działkach ewidencyjnych obręb Koło, gmina Koło. Pani skarbnik wyjaśniła, że wyłączenie gruntów z produkcji leśnej związane było z powstającą na tym terenie inwestycją pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy miejskiej Koło. Komisja nie dopatrzyła się w tym zakresie żadnych nieprawidłowości. Komisja podobnie jak w latach poprzednich zwróciła również uwagę na niskie wykonanie planu wydatków w rozdziale 85-153 zwalczanie narkomanii, bo zaledwie stanowiących 76% i 86% i wykonanie planu wydatków w rozdziale 85-154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały zrealizowane w 85% i 60%. Pani skarbnik wyjaśniła, że środki pobrane przez gminę pochodzące z wpływu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczane są corocznie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Środki niewykorzystane w roku 2021 powiększyły plan wydatków na wyżej wymieniony cel w roku 2022. Kontroli poddano również aktywa, pozycja 2.3, pozostałe należności rozliczenia w bilansie wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku. Pani skarbnik wyjaśniła, że na kwotę 43 873 zł 17 groszy składają się należności od jednostek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, a także Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka ZO jako zarządcy. I tu jest kwota dość znaczna w wysokości 37 813 zł 80 groszy, a także gminy miejskiej w kwocie 3989 zł i 67 groszy. Są to dochody pobrane, a nie przekazane do dnia 31 grudnia 2021 roku na rachunek bieżący budżetu. Komisja uznała, że zweryfikowane elementy sprawozdań finansowych nie budzą zastrzeżeń. Na kolejnym posiedzeniu omówiono informację o stanie mienia komunalnego. Komisja szczegółowo przeanalizowała czynności, wskutek których zmianie uległa wartość posiadanych przez gminę gruntów na koniec 2021 roku. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy miejskiej Koło zmniejszyła się z powierzchni 298 hektarów stan na dzień 31 grudnia 2020 do powierzchni 297 hektarów 578 arów na dzień 31 grudnia 2021 roku. I tak ustalono, że od stycznia do grudnia ubiegłego roku zmieniła się powierzchnia gruntów stanowiąca własność gminy. Tutaj mamy wytyczone wszystkie akty notarialne, na podstawie których dokonano zbycia. Komisja nie wniosła uwag do stanu mienia komunalnego, jak i nie dopatrzyła się nieprawidłowości do przedstawionych czynności mających wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego w okresie od stycznia do grudnia roku 2021. Komisja rewizyjna nie wnosi uwag co do wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok. W wyniku głosowania jawnego przy głosach 4 za, głosów przeciw 0 i 0 głosów wstrzymujących się, Komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Koła za 2021 rok i wnosi do Rady Miejskiej Koła o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła za 2021 rok. W podpisie członkowie komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie bardzo szczegółowego i wnikliwego wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła. Następnie poproszę o czytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Odczyta opinię wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Koła Artur Szafrański. Bardzo proszę. Uchwała nr SO1/0965/228/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła w sprawie udzielania absolutorium burmistrzowi miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 8/2022 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 roku ze zmianami w osobach przewodnicząca Barbara Dymkowska, członkowie Małgorzata Bękała, Agnieszka Ząbczyńska.
działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w związku z ustawą o samorządzie gminnym, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za 2021 rok, wyraża następującą opinię. Zapis artykułu 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na Komisję Rewizyjną obowiązek dokonania oceny i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tą ocenę wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium prezydentowi, wójtowi, burmistrzowi. Z kolei w myśl przepisów artykułu 270 ustęp 2 wynika natomiast, że Komisja Rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacje, o której mowa w artykule 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła za 2021 rok wyrażony został w formie uchwały nr 1 na 2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku i wraz z uzasadnieniem oraz pismem przewodniczącego Rady Miejskiej Koła przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w systemie e-nadzór w dniu 13 czerwca 2022 roku. Wersja papierowa wniosku została przesłana w dniu 3 czerwca 2022 roku. Z treści uchwały i uzasadnienia wynika, że Komisja Rewizyjna zapoznała się i przeprowadziła analizę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Koła za 2021 rok wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 kwietnia 2022 roku. O tym sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na koniec 2021. Analizy i omówienia dokumentów dokonano na posiedzeniach Komisji w dniu 19 maja 2022 roku oraz w dniu 1 czerwca. Z uzasadnienia do uchwały wynika, że Komisja Rewizyjna dokonała analizy przychodów i rozchodów budżetu, a także skontrolowała poziom zadłużenia miasta Koła na koniec 2021 roku i stwierdziła, że spłaty rat kredytów odbywały się w terminach i odpowiedniej wysokości wynikającej z umów. Dokonując analizy wykonanych dochodów z budżetu za 2021 rok, Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała kształtowanie się podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, w tym w indykację zaległości, a także opłaty od posiadania psów i oceniła, że podjęte działania w zakresie egzekucji należności są prawidłowe. Po ogólnej analizie danych dotyczących wykonania wydatków budżetu, w tym inwestycji drogowych, Komisja Rewizyjna szczegółowej kontroli poddała zadanie wieloletnie pod nazwą budowa budynku komunalnego przy ulicy Kajki w Kole, którego realizacja została rozpoczęta w 2021 roku, w tym gruntownie przeanalizowała postępowanie przetargowe i pozytywnie oceniła wszystkie działania. Ponadto Komisja poddała kontroli wydatki majątkowe poniesione na realizację zadania pod nazwą przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole w przedszkole i stwierdziła, że zadanie zostało zakończone, a wszystkie płatności na rzecz kontrahentów zrealizowane zostały w terminie. W zakresie wydatków bieżących Komisja Rewizyjna w losowo wybranych miesiącach sprawdziła terminowość wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, pracownicze plany kapitałowe oraz zaliczek na podatek dochodowy. Komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna sprawdziła także przyczyny poniesienia wydatków na odszkodowanie odsetki, które wystąpiły w rozdziale 02001 i ustaliła, że wydatki na wypłatę odszkodowań i odsetek poniesiono na podstawie naliczenia opłat za przedwczesny wyrąb drzewostanu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Komisja zwróciła uwagę na niskie wykonanie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i podjęła na tę okoliczność wyjaśnienie, iż niewykorzystane środki w 2021 roku powiększyły wydatki w 2022. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym na koniec 2021 roku i poddała kontroli pozycję A4.1 akcje i udziały w aktywach łącznego bilansu jednostek budżetowych oraz aktywa pozycja 2.3 pozostałe należności rozliczenia w bilansie wykonania budżetu. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dane wykazane w sprawozdaniu finansowym nie budzą zastrzeżeń. W zakresie pozycji 2.3 rezerwa na niewygasające wydatki w pasywach bilansu wykonania budżetu wyjaśnień komisji udzieliła pani skarbnik. W odniesieniu do informacji o stanie mienia komunalnego miasta Koła Komisja Rewizyjna dokładnie przeanalizowała zmiany, jakie nastąpiły w 2021 roku w powierzchni gruntów wraz z podaniem ich wartości, a także z podaniem okoliczności tych zmian. Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w tym zakresie. W sentencji uchwały oraz podsumowaniu uzasadnienia tej uchwały Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu miasta Koła za 2021 rok i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Koła za 2021 rok. Przedmiotowy wniosek Komisja Rewizyjna podjęła w głosowaniu jawnym w pełnym składzie jednogłośnie. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła o udzielenie burmistrzowi miasta Koła absolutorium za 2021 rok został należycie uzasadniony. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego członek kolegium Barbara Dymkowska. Dziękuję.
za czytanie opinii. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę osób chętnych do zabrania. Bardzo proszę, pan przewodniczący Szafrański, tak? Tak, dziękuję. Ja tylko chciałem jedną rzecz zauważyć, drodzy Państwo, bo w ciągu roku wielokrotnie tutaj była ten temat podejmowany, aczkolwiek dotyczył on udziału w PIT. Wiemy tutaj, pan burmistrz, czy też pan przewodniczący Komisji Budżetu, no, żebym tutaj dobrych słów użył, no, obawiali się, że za 2021 rok miasto Koło, no, będzie tutaj ubogie, jeśli chodzi o te udziały, no, w wyniku działań w naszym państwie. Ale drodzy Państwo, jak się okazuje, za 2021 rok z planu, który wynosił 23 miliony, wykonanie w udziale PIT wyniosło 25 milionów złotych. No więc, no, tak źle, jak tutaj koledzy, pan burmistrz, przepraszam, przedstawialiście, no jak się okazało, finalnie tak źle nie było. No miło, że tak to wygląda. To też pozwoliło pewnie na jakieś inwestycje i działania z tej strony. Także no, cieszy i tu apeluję, żeby następnym razem nie straszyć, bo jak się okazuje, no nie ma powodu. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosił Adrian Król. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, faktycznie jak kolega tutaj Artur zwrócił i dziękuję tu koledze Marcinowi Janiakowi za ten wniosek na komisji. Tylko że tak, musimy wziąć pod uwagę, że niższy podatek PIT obowiązuje od 1 października 2019 roku. A więc porównując rok 2019 do 2020, to jest to spadek o blisko 2,5 miliona złotych wpływu z podatku PIT-u. Natomiast faktycznie porównując rok 2020 już do 2021, to faktycznie w 2021 jest wzrost o niewiele ponad 4 miliony złotych. Z pewnością wpływ na ten wzrost miało podniesienie płacy minimalnej, jak i również wzrost średniej krajowej, więc regulacje płacowe w firmach. Jak również Państwo zauważycie, za pół roku już tego roku wpływy z PIT-u są 11 milionów, a więc no, mnożąc razy dwa, szybko licząc, jest to 22 miliony, a więc już będzie mniej o 3 miliony w stosunku do roku poprzedniego. Przy założeniu oczywiście stawki podatkowej PIT-u 17%, a wiemy, że od 1 lipca stawka podatku dochodowego spadnie do 12%. A więc jeżeli, oczywiście ja nie straszę, panie przewodniczący, ale jeżeli dobijemy do 20 milionów, to będzie dobrze. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosił pan radny Marcin Janiak. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję panu przewodniczącemu Arturowi, oczywiście przewodniczącemu Adrianowi. Tak, oczywiście poprosiłem, gdyż no, były nieścisłości na komisjach. Prędzej pytałem panią Skarnik, gdzie po prostu słownie mówiła, że jest więcej w udziałach PIT, mamy wykonanie. I w CIT również. To też, no oczywiście pan Adrian tutaj przedstawił nam, że w 2020 było mniej o prawie tam 3 miliony, tak? Ale wynika to też, proszę państwa, że w 2020 roku mieliśmy lockdown, tak? Więc porównując tak stricte 19 do 20 roku, no nijak to się ma. Można porównać rok 19, gdzie był na przykład 18%, a od 1 października 17% podatku PIT, tak? I udziały w PIT mieliśmy na poziomie 24 577 tysięcy, a za rok, w roku 2021 25 195 tysięcy, czyli wzrost o 600 tysięcy. Fakt faktem, no nie należy straszyć, a właśnie, co jeszcze jest ważne, za rok 2021 w informacji, którą uzyskałem od pani Skarnik, środki na uzupełnienie dochodów gmin, czyli tak zwana rekompensata od państwa, wyniosła 3,5 miliona złotych, proszę państwa, czyli de facto 3,5 miliona jeszcze od państwa dostaliśmy, czyli jakbyśmy dodali 25 milionów plus 3,5 miliona, to mamy 28,5 miliona z podatku PIT. Więc no, nie było tak
nie było tak, nie było tak dramatycznie, nie trzeba było po prostu tak straszyć społeczeństwo na sesji. Faktem, jestem pełen tak samo obaw co do tego roku, no bo połowę roku mamy wykonanie już 17% tak udziału w PIT-u, teraz będzie 12%, ale miejmy nadzieję, że rząd polski też zrekompensuje gminie, tak, gminom utratek w podatku dochodowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie ma co straszyć, ale sytuacja w portfelu jest niezmienna. Każdy na pewno to ją odczuwa. Paliwo po 8 zł, inflacja blisko 14, to myślę, że to, że pieniążki do gminy wrócą, to praktycznie nie ma dla zwykłego mieszkańca żadnego wpływu, ponieważ zwykły mieszkaniec bierze pieniądze ze swojej kieszeni, on i tak te podatki będzie płacił ciut mniejsze. Jeżeli zyska na podatku, to i tak mu zabiorą, można powiedzieć, z portfela w inny sposób. Tak czy tak będziemy to płacić, będziemy to, Szanowni Państwo, pokrywać. Też warte zauważenia jest to, że i tak PIT, można powiedzieć, rośnie, czy nawet był tam na w miarę zadowalającym poziomie, patrząc, że zmniejsza się ilość mieszkańców naszego miasta. I tutaj tak kolega Szafrański dobrze zauważył, że ci, którzy się wyprowadzają, to nie mają PIT-ów bardzo małych, tylko mają już te większe, bo stać ich na osiedlenie się w gminach ościennych. Dlatego i tak mamy, myślę, że bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o PIT. Nie ma co na razie, Szanowni Państwo, narzekać, choć wiadomo, że boli, tak? Bo te działania, które są podejmowane, tutaj pieniądze są zabierane, one są później oddawane. Samorządowcy później stoją przed aparatem z tabliczkami, że pieniążki są dane w ramach tam różnych programów. Wiadomo, że no, jak to w biznesie, w samorządzie wszystko jest płynne. Tutaj weźmiemy, tutaj oddamy i później i tak ulica będzie, czy chodnik będzie zrobiony, Szanowni Państwo. Czy odnośnie dyskusji nad wykonaniem budżetu, to już by była cała lista mówców, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie ma, czyli merytoryka, można powiedzieć, się wyczerpała już w poprzednich punktach. Szanowni Państwo, no jak to absolutorium, jest to też podsumowanie i ocena tym razem finansowa organu wykonawczego. Za politykę finansową na papierze odpowiada Pan Burmistrz, ale wiadomo, że całą politykę finansową prowadzi Wydział Księgowości z Panią Skarbnik na czele. Tak jak były odczytane opinie, Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała większych zastrzeżeń co do przedstawionego sprawozdania. Oczywiście mogą pojawić się głosy, czy ten budżet jest dobrze wykonany. Jeżeli chodzi o kwestię formalną, to myślę, że nie ma tutaj jak najmniejszych wątpliwości. Oczywiście co do celowości wydawanych środków w ciągu roku, to oczywiście każdy może mieć już inną opinię. Ja na przykład takie mam jedno zastrzeżenie co do wydatkowania, czy tam sposobu wydatkowania środków pieniężnych. To jest sprawa, która jeszcze nie została do końca wyjaśniona, ale tutaj kolega Adrian Król mi obiecał, że tą sprawę dogłębnie wyjaśnimy na Komisji Budżetu i Finansów. To odnośnie organizacji koncertu w roku ubiegłym na Miejskiej Targowicy przez Miejski Dom Kultury i wtedy jak to czasowo wyglądało odnośnie przekazania środków. Tutaj kolega też się zaangażował mocno, żeby ten temat wyjaśnić, czy pan dyrektor miał te środki na organizację, czy ich nie miał, czy wszystko odbyło się w odpowiednim czasie. A jak Państwo widzą, nie macie Państwo pytań, czyli nie ma żadnych zastrzeżeń co do wykonania budżetu, czyli można, Szanowni Państwo, przechodzić do głosowania. Przechodzimy do kolejnego punktu. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2021. Paragraf pierwszy. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2021. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu Miasta Koła za rok 2021? Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 18 radnych, 12 osób za, 6 osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta i nosi numer 51/534/2022. Gratulujemy otrzymania absolutorium dla pana burmistrza i dla pani skarbnik. Pan burmistrz, tak, prosił o głos. Tak. Serdecznie dziękuję Państwu radnym za udzielenie absolutorium, ale tak jak pan przewodniczący powiedział, całą gospodarkę finansową
od strony merytorycznej prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Miasta na czele z panią skarbnik. Muszę powiedzieć, że ta współpraca z panią skarbnik, no, to jest wysokiej klasy fachowiec. Układa mi się bardzo dobrze, co widać po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i po opinii Komisji Rewizyjnej. Dlatego tutaj pani skarbnik proszę przyjąć. Szanowni Państwo, tak się zdarzyło, że te podziękowania są na końcu. Cały raport przygotowała pani sekretarz miasta, która też merytorycznie czuwa nad wydziałami, pracą urzędu. Dlatego też wszyscy na ręce pani sekretarz złożę podziękowania dla pani sekretarz i dla wszystkich pracowników, którzy pracowali przez cały rok na ten sukces. Dziękuję. I oczywiście pan burmistrz, który tak wspaniale zarządza nie tylko oświatą, ale i również inwestycjami w naszym mieście. Ta nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Pan burmistrz jest bardziej spokojny może niż ja, ale jesteśmy taki trochę ogień i woda, więc razem się uzupełniamy. Póki co te efekty, myślę, są dobre, dlatego panie burmistrzu Leszku, dziękuję ci bardzo za tą współpracę. I dziękuję jeszcze raz państwu radnym. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Protokół z 50. sesji Rady Miejskiej KOA. Protokół z 50. sesji został podpisany i nie wniesiono do niego uwag. Zamykam 51. sesję Rady Miejskiej KOA. Dziękuję.